Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugiej części Let's Play Wiedźmin. Czy ja już rozmawiałam z nimi? Chyba, że chcesz o coś spytać. O co? Nie tracimy więcej czasu. Aha, nawet nie mogę. Chcesz o coś spytać. Chodźmy! Dobra, a wypiłam już ten eliksir. Grom. Coś jeszcze miałam wypić? Błogosławieństwo powietrza, puszczyk. Dobra. No to chyba musimy ruszać. Innego wyjścia nie ma. Tutaj widzę znowu wrogów. Jakiś portal tworzą? Nielubiany przeze mnie. Nie pozwolę wam pokrzyżować planów mojego mistrza. Zaraz przyzwę potężnego demona, który wypruje z was flaki. Blefuje. Jest wyczerpany po teleportacji. Mocy starczy mu najwyżej na magiczne światełka. Idź. Zajmiemy się nim. I dołączymy do ciebie, zanim rozproszysz barierę. Jakieś tak blisko siebie stoją, jak na spokojne rozmowy. Nie. Ale okej. Okay. Teraz energia moich ludzi się wzmocni. Co mam? Muszę najpierw chyba wykończyć tych. Czekajcie, styl nie szybki, tylko silny. No! Problemy z celowaniem. O nie! On się chyba pali. Palę się? Grom? Puszczyk? Nie wiem, gdzie to można sprawdzić, ale wygląda, jakby się palił. A, chyba już mu przeszło. Przynajmniej chwilowo. Dobra. No, też w siebie wierzę. On chyba powinien być silny styl na niego, nie? Nie! Nieprawda! Czemu nie mogę go zaatakować? Co mam zrobić? A, każde użycie znaku zmniejsza energię Geralta. Przedstawia żółty pasek. Aha, dobra, to wiemy. Dobra, słyszę głosy, które dodają mi otuchy. Czy ja powinnam jakoś specjalnie go zaatakować? O, dobra. Tak jest chyba lepiej, jak się go powali. No, energia mu spada. Także... No przestań ci teleportować. Taka prosta sztuczka, że aż mi wstyd za... No, wiesz co? Pożałujesz tego. Jej! Zadanie ukończone, obrona Kermoren. Muszę być za laboratorium. Wszystko w porządku? Jesteś cały? Tak. Jeśli to były tylko magiczne światełka, to wolę nie wiedzieć, co zrobi naprawdę potężny czarodziej. Chciałem pomóc, ale nie mogłem się przedostać przez ten dziwny krąg. Lepiej ważne, dla ciebie. Że Savolla gryzie ziemię. Musimy pomóc pani Triss w laboratorium. Tak. Pani Triss? Jakie to słodkie było. Mogę coś ci zabrać? Nie tak chciałam. O, proszę! Bogaty... A, dobra, nie włączyłam, już naprawione. Oreny, łój. Tak, właśnie, tego poszukiwałam. Baza do dobrej jakości do wytwarzania olejów. O, super. Udziec barani. Szafir. Wartościowy przedmiot, który możesz sprzedać lub komuś dać w prezencie. Ekstra! A mogę zjeść? Jak mogę zjeść taki udziec sobie? Gdy zostanie zjedzony, czasowo zwiększa regenerację ze żywności, możesz go również sprzedać. Ej, nie wiem, jak zjeść. Mogę go przenieść do któregoś? Miejsce na pierścień lub amulet. Miejsce na zbroję. Miejsce na eliksir lub petardę. To raczej się nie nadaje. Miejsce na srebrny miecz. Broń. Broń długą. Nie wiem, co zrobić, żeby... O. Przełożyłam go gdzieś. Niestety nie wiem, jak zjeść udziec. Jeśli wiecie, to możecie mi pomóc. Biegnijmy pomóc pani Triss w laboratorium. Dobrze, biegniemy. Nie wiem, jak się zjada udziec. To jest smutne. Niestety. Chyba, że jest za mało głodny. Tu jest kuchnia. Ale kuchnia jest właśnie zamknięta. Tu nic nie ma. Dobra.
Co się stało? Lądrują laboratorium. Ten drugi mak jest... Nie doceniłam go. Śpiesz się! Triss, no! A, co jest na górze? Nowy poziom. Wejdź w tryb medytacji, aby... Aha, a tu się nie da przejść. Dobra. No czemu Leo za mną chodzi? Ja tylko sprawdzałam, co tam jest. Czekajcie, a zobaczymy, co jest w dzienniku. Triss nie zdoła powstrzymać magu, muszę zbiec po schodach do laboratorium. Jest coś nowego o kimś? O Savali w ogóle nic nie ma, już go wykończyłam. O, to czytaliśmy chyba. Eliksiry działanie, kręgi żywiołów. Style walki, unikanie wrogów to też. Dobra, to tu nie ma nic nowego. A, no to zbiegamy na dół. Tylko. Tylko jeszcze zobaczę, czy tu nie ma nic przydatnego w którejś beczce. Niestety nie. Dobra. To nie wystawiam już dużej wytrzymałości Triss na próbę. Schodzimy. Znalazłem. Teraz mam już wszystko. Kradnę nasze receptury. Magister, zajmij się tymi wiedźminami. Okej. Magister mnie przeraża. Ten też stworzył teleportację. Podobno wiedźmini odbijają pociski w locie. Okej. Sprawdźmy. Leo, stój! O. Wiedziałem, że z tym odbijaniem pocisków to pójdę. Geralt rzucił mieczem, ale to nic nie dało. Co się stało? Ma strzaskane żebra i przebite płuco. Umiera. Trzeba mu podać dekokt Rafarda Białego. Trzymaj się, Leo. Gdzie to jest? Nie mogę znaleźć! Wesemirze, Leo nie żyje. O, był taki niedoświadczony i uroczy. Nie wiem, się starał. Jak to się stało? Próbował zaatakować magistra. Nie zdążyłem. Nie obwiniaj się, Geralt. Wszyscy jesteśmy tak samo winni. Triss ledwo uszła z życiem, walcząc za nasze sprawy. Nastały złe czasy dla wiedźminów. I coś mi mówi, że będzie coraz ciężej. Na górze jest już bezpiecznie? Względnie. Na górnych poziomach kręcą się jeszcze niedobitki, ale zajmiemy się nimi później. Wyglądasz na zmęczonego. Odpocznij. Stanę na straży. I zajmę się Leo. A możesz wejść w tryb medytacji po wybraniu ikony medytacji podczas dialogu. Możesz ustalić, jak długo chcesz medytować, służącego ikony południa, świtu, północy, zmroku oraz suwak godzinowy. To może odpoczniemy chwilę. Tutaj bym ten poziom toksyczności bym zregenerowała. Czy ja kliknęłam w to, czy kliknęłam... Nie, dobrze. Zdobyłeś talenty, które możesz wykorzystać do rozwijania cech postaci, jak ich
takich jak współczynniki, znaki czy style walki. Wybierz cechę, którą chcesz rozwinąć z listy po lewej stronie, po czym wybierz jedno z podświetlonych ulepszeń z drzewka zdolności po prawej stronie. W celu zatwierdzenia dokonania dokonanych wyborów kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę klepsydry. Jeśli klikniesz ikonę usunięcia, anulujesz niezbędne decyzje. Kurczę. Zawsze lubię takie właśnie drzewka, ale zawsze mam problem w co inwestować, zwłaszcza, że wiecie, w niektórych grach jest takie, że no wybieram po prostu w co najpierw, a potem jakoś będziemy mogli zdobyć więcej i mieć wszystko. Właśnie tu w instrukcji też czytałam, że no to jest liczba tych talentów jest ograniczona, no i po prostu nie zdobędziemy wszystkich tych ulepszeń. No, co jest ten arat. Poziom pierwszy. Powoduje powalenie, koszt energii. Znaki. Kurczę. Atrybuty. Siła, zręczność, wytrzymałość. Może wytrzymałość bym zainwestowała. Tolerancja na eliksiry. To też by się przydało. Ale najpierw trzeba mieć wymagany złoty talent. Aha. Ja mam 0 mam złotych, mam 3 te. 3 brązowe. Tutaj są za brązowe. I co to jest? Wytrzymałość poziom drugi? Wytrzymałość poziom pierwszy. A mogę od razu kupić drugi? To jest. Nie rozumiem trochę tego drzewka. Bo jak wiem, nie gram w takie gry i to jest dla mnie taka nowość. I nie wiem, czy mogę od razu kupić poziom drugi i czy muszę najpierw pierwszy, to jest trochę dziwne. Stalowy, silny, albo mogę te ulepszenia do walki kupić. No srebrne to się jeszcze nie opłaca, bo nie mam srebrnego miecza. A ja mam 3 te talenty. Może kupimy to? Aha, nie mogę tego kupić? A to mogę. Dobra, zostały mi 2 talenty. Cięcie w tętnicy, krwawienie, wymagany brązowy talent, miażdżący cios. Szał bojowy, obrażenie plus 50. Aha, dział, jak mam mniej niż 15% żywotności. I co? Dobra, to może kupimy to. I stąd bym jeszcze kupiła... Aha, nie mogę kupić drugiego poziomu, faktycznie. Kupiłabym pierwszy poziom wytrzymałości i... Niewrażliwość na ból. O, to jest fajne. Dobra, to też kupię. Już nie mam talentów. Anuluję ostatni rozdział talentów. Dziennik. Aha. I teraz medytacja. Ja bym chciała, żeby ta toksyczność mi się zmniejszyła. To może damy do medytuj do zmroku? 8 godzin. No dobra. I ikona klepsydry. Chciałabym, żeby ta toksyczność mu spadła. Jej, trochę to trwało, zanim się zorientowałam, choć trochę w tym drzewku. I teraz toksyczność, aha, obecna 0. Dobra. O, już ze mną rozmawia. Kiedy spałeś, był tu Eskel. Triss nadal jest nieprzytomna, ale jej stan jest stabilny. Całe szczęście. Podjąłem decyzję, wilku. Opuszczamy Kaer Morhen. Nic już nas tutaj nie trzyma. Rozumiem. Zanim wyjedziemy, trzeba pochować Leo i poczekać, aż Triss dojdzie do siebie. Bandyci? Tak. Trzeba się z nimi rozprawić. Powinniśmy też sporządzić eliksir leczniczy dla Triss. Trudno będzie znaleźć składniki, tutaj nie zostało nic pożytecznego. Zajmę się tym. Jak mam wykonać eliksir? Lambert da ci recepturę i powie, gdzie szukać składników. Teraz opiekuje się naszą dzielną czarodziejką. Lambert? Myślałem, że jej nie lubi. Chyba ma wyrzuty sumienia. Zapewniam cię, że kiedy Triss otworzy oczy, pierwsze co usłyszy to coś w stylu: wreszcie się obudziłaś, Marigold. Lambert już taki jest. Bierzmy się do roboty. Przyjdź do mnie potem, to nauczę cię pozyskiwania składników z potworów. Będę w głównej sali. Dobrze. Okej. Kliknij koniec swojego lub wciśnij klawisz, żeby otworzyć panel dziennika w celu zapoznać się z zawartymi notatkami, informacjami o zadaniach.
Elixir, ty spoczywasz przycisk. Teraz każda dnia prosić mi się na mapie. Aha, okej. Okay. Chciałam tutaj się jeszcze rozejrzeć. Jakieś świecące grzyby. O. Brakuje tylko maga, który by to obsłużył. Tak. O, szafa. Co jest w szafie? A, 3 jaskółki biorę. Mogą się przydać. Też kiedyś leżałem na tym stole. O, to mnie nie pociesza. Chciałam tylko powiedzieć, że a propos fabuły, że nawet jeśli bym... Bo mówiłam wam, że wcześniej jak grałam, to wybrałam właśnie walkę z przerazą, ale bardziej mnie ciekawiło, co będzie się działo w tym laboratorium. W sumie walka z przerazą była jednak może ciekawsza. No, ale myślałam, że będzie się trochę więcej działo w tym laboratorium. A no, obojętnie co byśmy nie wybrali, to Leo i tak zginie, bo potem ten właśnie fragment... Trawy. Od samego zapachu kręci się w głowie. I potem ten fragment jest dokładnie taki sam. Także... No, ale więcej już nie będzie mi raczej dane poznać takich różnic. Zapłacą nam za to. Okej. Okay. Dobra, to miałam jakoś wskazać na mapie. O, tak. Pierwsze takie rzeczy zawsze są najgorsze. Bo ja nigdy nie wiem, o co chodzi. Aktywna pauza. Aha, to... Medytacja, to czytaliśmy. Rozwój postaci też. Zadania i... Eliksir dla Triss. Śmierć Leo. Może zejść się pozamknąć. Wszyscy pozostali mają się dobrze. Eliksir dla Triss. Powinienem odnaleźć Lamberta w głównej sali. Dowiedzieć się, jak zdobyć eliksir. A jak mam śledzić to zadanie na mapie? Aha, tu! Wskaż zadanie na mapie. A, krąg żywiołów. Aha, a ja jestem tutaj, tak? Gracz. I teraz mapa będzie mi pokazywała. 20 miejsce niebezpiecznie. Okej. Okay. No właśnie dlatego opuszczamy Kermoren, że tutaj jest niebezpiecznie. A, no ale rozejrzymy się trochę. A, czekajcie, chyba poszłam źle, powinnam pójść tędy. Dobra, nie będę tu za bardzo błądzić, jak jest niebezpiecznie. Aha, i a tu jest autozapis, okej. Okay. Właśnie myślałam, że powinnam zapisać, ale samo się zapisało. Fajnie, bardzo ładna muzyka, bardzo mi się podoba, naprawdę. Taka klimatyczna. Czekajcie, powinnam iść tędy? O, to jest główna sala. A, to daleko nie błądziłam. W żadnym miejscu, w którym nas jeszcze nie było. Geralt, co się dzieje? Nie mam teraz czasu na opowieści. Muszę zrobić eliksir dla Triss. Potrzebujesz białej mewy. Powinieneś znaleźć jakąś flaszkę w zbrojowni na pierwszym piętrze. Z pokoju wieczornego, też na pierwszym piętrze, weź calcium equum. To takie białe kamyki. Znajdziesz je w skrzyni. Mogą się tam kręcić jeszcze jakieś niedobitki, zajmij się nimi. Nie potrzebujemy jeńców. Schody na górę znajdziesz za tymi drzwiami. Chętnie poszedłbym z tobą, ale nie mogę zostawić Marigold. Leży nieprzytomna przy kominku. Do wyboru. Powiedz mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć... To chyba wiemy. Gdzie znajdę alkohol? Muszę ci coś powiedzieć, bywaj. Gdzie znajdę alkohol? Białą mewę znajdziesz w zbrojowni. Aha, biała mewa to na alkohol. Pierwszym piętrze. W skrzyni. Pomieszczenie pełne broni i manekinów. Zorientujesz się. To mogę o wszystko spytać. Powiedz w sumie. Mi jeszcze raz, gdzie mogę znaleźć calcium equum? W pokoju wieczornym. W skrzyni. Mam nadzieję, że to będzie można wskazać na mapie. Lambert, muszę ci coś powiedzieć. Co się stało? Chodzi o Leo. Bandyci zabili go. Nie był jeszcze gotowy. Zapolujemy na nich, wilku. Pomścimy go. No to bywaj. Bywaj. O, oni mają te medaliony wiedźmińskie. Tak mi się wydaje, że to są medaliony wiedźmińskie. Wybaczcie, jeśli tutaj mieszam. Chcę mu przekazać eliksiry. Okej. Okay. No ale ten właśnie taki medalion z wilkiem wydaje mi się, że właśnie, bo i wszyscy wiedźmini go tutaj mają. Geralt niestety nie ma, nie wiem czy powinien mieć swój, gdzieś mu się zgubił, czy jak to było? Okej, okay, tu jest to palenisko. Czekajcie. Na mapie mi ciągle pokazuje... Lamberta? Nie. Tutaj? Do kuchni muszę przejść chyba.
Aha, tu jest palenisko. Nie, nie, to chciałam zrobić. Zły przycisk. A. I naokoło. Jakbyś nie mógł z tamtej strony. Dobra, ale to już poczekam, aż tam dojdziesz. Ale ja kliknęłam na palenisko, a nie na... Aha, no tak, nie można było pójść tamtędy. Trzeba pójść jak najbardziej naokoło. Geralt lubi biegać. Kliknij, aby wejść w tryb medytacji. Aha. A ja nie chciałam wejść w tryb medytacji. Ale ja chciałabym... Zero godzin, to jak rozpocznę, to tak jakby się skończy od razu? Okej. Okay. O, Triss tu jest. Nie zauważyła mnie. Okej, okay, Triss źle się czuje, muszę się pospieszyć. Chociaż no wątpię, że przez moje odciąganie coś jej się stało. Aczkolwiek... To by było nieetyczne. Fajnie, że drzwi do kuchni już są otwarte. O, co my tu mamy? Ciemno tu. O, tu też jakieś jedzenie się robi? O, szafa. Stary kredens. Co my tu mamy? Kadweński stout. Słaby alkohol, ciemne piwo. Tu weźmiemy chleb. Kliknij dwa. Aha, to jest, żeby przenieść. Nie wiem, jak zjeść. Wypatroszona ryba i ryby. Dobra, to. Biorę wszystko. Może się przyda. Najwyżej kiedyś będę wyrzucać. Ja lubię zbierać bardzo różne rzeczy w grach, więc... Kurczak? O nie, nie, nie! Geralt, to nie jest dobry moment na kurczaka. Czekajcie, on potrzebuje tego stylu, po pierwsze. O, Lambert przyszedł mi pomóc. To miłe z jego strony, że zauważył. Dobra. A. Już nie mogę kliknąć na kurczaka? A, mogę wziąć dwa udka. Dobra. A, wygląda jakby ciągle był nienaruszony. Tu jest jeszcze jakaś szafa? Beczka. Co jest w beczce? Krzesiwo. Dobra. Macie bałagan tutaj w tym Kermoren. Bardzo dziwne rzeczy trzymacie w bardzo dziwnych miejscach. Ale cóż, trzeba wam to wybaczyć. Dobra, idziemy tędy. Aha, tutaj już byłam. To chyba powinnam iść na dół. Nie, to nie tu byłam. To jest dziwne. Wygląda identycznie, ale to jest jakaś inna wieża. Widocznie tutaj schody... Nie zauważyłam go. Ty pożałujesz. A muzyka się zmieniła. Powinnam była wyczuć, że coś jest nie tak. No. Dobra. Okej. Okay. Muszę się bardziej rozglądać. Zapominam, że tu ciągle coś może na mnie wyskoczyć. Coś, ktoś... Whatever. No, tu już dalej nie przejdę. No to idziemy na pierwsze piętro. O. Czekajcie, to jest parter, to jest pokój. My powinniśmy... A jaki to jest pokój? O. Czy... oczywiście. Bandyta. Chodź tu, niedobitku. O, tam jest ich więcej. Dobra, ale ja muszę koniecznie najpierw zobaczyć, co jest w tym pokoju. Bo jestem bardzo ciekawa, oni tutaj nie dobiegną. Aha, taki zwykły pokój, mamy okno, ale nic stąd nie widać. I jest kominek. Dobra, to czyli tu nie ma nic ciekawego. O, szczątki. Czekajcie. Wybaczcie, o, dwa oreny biorę. No i cóż, rozprawimy się z kolejnymi bandytami. No! Atakuj go! Dlaczego? Przecież kliknęłam. Dobra. Teraz wykończymy tego. No! No, nie płacz. Tylko walcz. Dobra, teraz ten. No! Dobra,
Dobra, tam się na mnie rzuca od tyłu ten drugi. O, styl silny. No. Jeszcze mogę poprzeszukiwać ich szczątki. No tam chyba jeszcze dalej ktoś stoi. Dziwne, że tu nie przybiegnie. Chyba widzi, że piorę jego braci. Dobra. A oni już tak... jakoś, nie wiem... A nie, to chciałam zrobić. Chciałam mu zabrać pieniądze. Już mu się nie przydadzą. Szafa? Co my tu mamy? Chleb? Kozie mleko. I... znowu udziec barani. Okej, okay, wiemy, że wiedźmini lubią jeść baraninę. Woda w butelce. I kamień szlifierski. Okej. Okay. Mogę jakoś użyć tego? Aha. Obrażenia mi... A czemu minus 30? Aha, to sobie myślę. Nie mogę drugi raz. Posortuj i zgrupuj wszystkie przedmioty w sakwie. O. Ciekawe. Dobra. Tą skrzynię już zobaczyliśmy. Czekajcie, gdzie ja powinnam iść? Jestem ciekawa, co tu jest w różnych miejscach. O. Schody. Kurczę. Opuścimy Kermorenta, już tutaj nie wrócę. Aha, tu byliśmy. Tu po prostu się nie dało przejść wyżej. A, coś mi tu zamigało na niebiesko, ale... nie wiem co. Co jest wyżej? Aha. Ładnie tu. Jakie ładne podłogi. O, jakiś kwiatuszek nawet. Komoda. Czerwone wino. Alkohol średniej mocy. Jakieś parawany. Sypialnia czyjaś. Sypialnia z łazienką. O, jagody i bułka. Też wezmę. Aha, no i to wszystko, co jest. Ładne pomieszczenie. Ja zawsze lubię zwiedzać w grach, więc... zwiedzanie pewnie trochę mi zajmie. O, dobra, tu stąd przyszliśmy. Musimy się udać w bibliotekę? Czekajcie. Muszę po prostu zobaczyć. Bibliotekę w Kermoren. Książki są za kratkami. O, też jest komoda, którą można przeszukać. I co tu mamy? Dwie wody. I ciekawe rzeczy na ścianach mają. Fajnie tutaj. Takie klimatycznie naprawdę bardzo mi się podoba. Jakieś książki porozkładane. Tutaj na półkach. O, jakieś szczątki tu są. Czekajcie. Nie wiem. O, tutaj pieniądze jeszcze można zabrać. I tam jest wróg. Tu jest wielka dziura, do której się nie da wpaść na szczęście. No ja tu chętnie się porozglądam właśnie po tych wszystkich pokojach, gdyż... no, jeśli opuszczają Kermoren, to chyba już tu nie wrócą. Wszyscy mają po dwa oreny. Nie wiem, czy im tyle zapłacił za to, że nas najadą, czy co. Jej, tu jest prawdziwy labirynt pomieszczeń, ja się tu zgubię. O, szczury macie! No wiecie co? O, tu jest jakaś szafka. Co to jest? Jakaś jadalnia? Nie. Za mało... puste macie bardzo te pomieszczenia. O, gdzie on widział tą szafę? A, tu. Do takiego małego łóżka. Krzesiwo, dobra. Mamy kolejny pokój. Tutaj się nie pali w kominku, pewnie jest zimno. I mamy tak. O, pokój wieczorny tu będzie. Jedna z rzeczy, o której mówił Lambert.
Już nie pamiętam, które, ale albo w skrzyni, albo gdzieś. O, jest skrzynia. No. Geralt. Mamy jaskółki. Mamy te. Calcium equum. Gęsi smalec. Nieznany eliksir. I przeraza, księga. Księga traktuje o przerazach. O, super! Bardzo fajne rzeczy były w tym kufrze. A mogę tu coś zostawić? Nie, nie można. Tylko z ciekawości chciałam sprawdzić. Ale gdzieś w jakichś gospodach czy kaczmach można podobno przechowywać swoje rzeczy, jeśli już mamy za dużo. O, i co to jest? Jeszcze wody. Pogrupujemy. Zrobimy porządek. Jakaś książka. Czekajcie, ja muszę zobaczyć ten w dzienniku. Minerał. Elixir Latris. Znalazłem minerał. Recepty. Tu mamy na różne te eliksiry. Ale niektóre są nieznane. O, Leo. Leo zginął z ręki magistra jednego z przywódców ataku na Kermoren. Był zbyt porywczy i niedoświadczony. Zdołałem zapobiec nieszczęściu, choć stałem u boku chłopca. Tajemniczy czarodziej. Czarodziej napadł na Kermoren, ponieważ chciał wykraść wiedźmińskie tajemnice ukryte w twierdzy. Jeden z przywódców ataku na Kermoren był tajemniczy czarodziej, który dysponował mocą tak wielką, że nawet Triss Merigold nie zdołała mu się przeciwstawić. Organizacja, której przewodzi ten człowiek, posługuje się symbolem salamandry. Triss. Razem ze mną, pozostałymi wiedźminami, Triss broniła Kermoren. Czarodziejka podjęła walkę z tajemniczym magiem, jeden z przywódców ataku, w rezultacie czego została ranna i straciła przytomność. Choć brzmi to paradoksalnie, Triss jest uczulona na magię i wolno jej podawać tylko naturalne elixiry lecznicze. Faktycznie brzmi trochę paradoksalnie. I tutaj bestariusz? Tu nie powinna mieć. Gdzie jest moja książka o tych? Aha, są różne składniki. Kolorem purpurowym. Dobra, jak dla mnie to nie jest purpurowy, ale może się nie znam na kolorze. Hybrydum. Srebrny. Żółty. Okay, mamy różne składniki. Dobra, to tu nie będziemy wszystkiego czytać, bo umarlibyście z nudów. Miejsca. Medycyna. Choroby. Aha. Choroby zawsze prześladowały ludzkość, jednak od momentu, kiedy Jan Bakker podporządkował swojej woli moc, ludzie zyskali potężną broń w walce ze schorzeniami. Magowie zawsze zajmują się genetyką, ponieważ badania nad bakteriami i wirusami poznają sposoby rozprzestrzenienia się zarazków, a ich odkryć korzystają medycy, tworząc szpitale i produkując coraz skuteczniejsze leki. Istnieją również magiczne eliksiry, zdolne wyleczyć rany i obrażenia wewnętrzne. Wielu czarodziejów, jak Mati Sogden czy Visenna, poświęcili się roli uzdrowicieli, jeżdżąc po świecie, używając swojej magii dla dobra innych ludzi. Chciałam zobaczyć tę książkę o przerazach, ale nie wiem, jak to zrobić. Jest tu gdzieś ta książka? A, aby przeczytać. Prawy przycisk myszy. Z informacji na niezwykle rzadkim potworze, jakim jest przeraza. Książka dodaje wpisy do dziennika w kategorii bestariusz. O! Co, przeczytasz? Nie, wypiłam coś. Kurczę, nie chciałam wypić. Nawet nie wiem co. O, jeszcze chciałam... Oko przerazy. Jej. Pazur przerazy. Poznałam nowe składniki. Dzięki tej książce. O, i jest przerazy. Występowanie. Przerazy są bardzo rzadkie. Powstają w rezultacie eksperymentów magicznych. Aby stworzyć przerazę, mag musi dysponować podstawową wiedzą o mutacjach i wielką mocą. Odporne przerazy są odporne na większość efektów. Podatności wrażliwe na stal i srebro. Bardzo ważne na głośne dźwięki wysokiej częstotliwości. Taktyka w walce przeraza polega na swoich rozmiarach i sile dąży do powalenia przeciwnika i stara się zadać leżącemu śmiertelny cios. Alchemia, pazur i oko przerazy. Pierwszym czarodziejem, który stworzył przerazę, był niesławny Regenat
Dobert Sula, pilny student zeriańskich mistrzów alchemii i nadzorca próby traw przeprowadzonej w Kermoren. Widząc, jak straszliwym dziełem jest przeraza, Sula rzekł, cóż mu uczynił, a następnie zniszczył potwora. Notatki sobie wszakże nie zostały zniszczone. Dobra, to już się naczytałam, myślę. Będziemy lecieć dalej. Tutaj już znalazłam, co miałam, więc musimy iść do innego pomieszczenia. Już nagrywam pół godziny. Czekajcie. Tak, moja orientacja w terenie właśnie tutaj mnie zawiodła, nie wiedziałam, z której strony przyszłam, a w którą powinnam pójść. To jest ten manekin, myślałam, że to jakiś wróg. O, i tu w którejś skrzyni będzie ta biała mewa. Ty męski sztylet żelazny! Mam w wyposażeniu ten drugi? Wzięłam chyba dwa, czy nie? Nie wiem, co się stało z tym drugim mieczem. Mam zardzewiały. A! Brak miejsca w ekwipunku, okej. Okay. Rozumiem. W tej skrzyni? Siekiera. Co mogę z nią zrobić? A, i teraz tu mam siekierę. Ekstra! Nie wiem jeszcze, jak zmieniać bronię, ale... ale... wiecie, wyposażyłam się już lepiej. Okej, okay, manekin. Szkoda, że nie dostanę lepszego miecza, bo mam tylko zardzewiały. Mogliby mi już dać, jak tutaj jesteśmy. Okej. Okay. Tu jest skrzynia jeszcze. Monstrum albo wiedźmin... co? Monstrum albo wiedźmina opisane. Pamflet przeciwko wiedźminom opisuje, w jaki sposób zwykli ludzie postrzegają wiedźminów i opowiada o zniszczeniu Kermoren. Nieznany eliksir i... o, białe mewy. To bierzemy. O, tutaj jakieś... po co wam takie dziury w podłodze? Ja bym się bała tutaj chodzić. Dobra, stąd już chyba wszystko zabraliśmy. Jestem już tylko ciekawa... Ciekawa jestem tej książki. Monstrum. Zaprawdę nie masz nic wstrętniejszego nad owe monstra naturze przeciwne, wiedźminami zwane, któreż płodami są plugawego czorstwa i diabelstwa. Oto łotry bez cnoty, sumienia i skrupułów. Istne stwory piekielne, do zabierania życia jedno zdatne. Nie masz takich między ludźmi poczciwymi miejsca, a owo Kermoren, gdzie bezcenne stwory się gnieżdżą, gdzie ohydnych swych praktyk dokonują, starty być musi z powierzchni ziemi, a ślad po nim solą i saletą przysypać należy. Książka dodaje wpis do dziennika. W glosariuszu? Czekajcie. Aha. Ze względu na swoją odmienność, niezwykłe zdolności i umiejętności, używanie magii wiedźmin są traktowani jak wyrzutkowie, czasami spotykają się z nienawiścią. Słynny atak motłochu na Kermoren doprowadził do zniszczenia twierdzy, a w walkach zginęła większość wiedźminów. Ci, którzy ocalili, skazani są na wyginięcie, ponieważ trenują już swoich następców. Ludzie potrzebują wiedźminów, ale równocześnie boją się tych wojowników. Wędrujący wiedźmini budzą strach, ponieważ są mutantami, a podobno ich zdolności wydają się nadludzkie. Rzadko kiedy wiedźmin jest mile widzianym gościem, a kontakty z przedstawicielami tej profesji ograniczają się tylko do interesów. Za każdym razem, gdy dochodzi do pogromu, czarownic lub zamieszek, atakowani są również wiedźmini. Czyli nie jesteśmy lubiani. Okej, okay. To idziemy już zrobić ten eliksir i myślę, że na tym skończymy ten odcinek. Ta czcionka tutaj jest taka, że bardzo ciężko mi się ją czyta. Nie wiem. No niestety. Szkoda, że... o! Widać moją nową siekierę. Nie wiem, czy mi się przyda, no ale... jak już miałam to... czekajcie, źle. Źle. Dlaczego? Na parter musimy iść. No, idź. Zobaczcie, musiałam się napić. Dobra. Zrobimy pierwszy eliksir. Mnie generalnie... podoba się to, że właśnie można rzucać różne znaki, przygotować różne eliksiry, które pomogą nam w walce.
Okej. Musimy iść do tego paleniska. Nie wiem, gdzie jest Lambert. Powinien gdzieś tu O! Jest Lambert. Witaj ponownie. Hello. Załatwione. Na górze jest bezpiecznie i mam składniki. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. Ale musisz wiedzieć, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze dwóch rzeczy. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. To chyba dzisiaj nie zrobimy eliksiru. Oto receptura. On dostał recepturę. Nowy wpis. Witaj ponownie. Co mam teraz zrobić? Porozmawiaj z Wesemirem. Da ci dalsze instrukcje. Bywaj. Dobra, to porozmawiamy z Wesemirem następnym razem. Triss ciągle tutaj leży. Myślałam, że już zrobię ten eliksir, no ale widzicie, to nie jest jednak takie proste. Także ja tutaj sobie zaraz zapiszę grę. I widzimy się w kolejnym odcinku.